Witam w dzisiejszym poradniku, jak zrobić rzeczy dla Little Pet Shop. Będzie nam potrzebne, jeśli mamy to, bo możemy to zastąpić też taki. No, też taki możemy to zastąpić. Więc mamy dwa płatki kosmetyczne. Zginamy je na pół. A z drugiego rozkładamy. Mamy taką watkę. Właśnie tak. Zabieramy tą watkę ze środka. Z obu stron. Robimy taką kulkę. Kulkę robimy. O, ja tu utoczę ją. Spłaszczymy. I mamy okrągłą poduszkę dla Little Pet Shop. Taka powinna być. Możemy ją trochę tak. Jest poduszka. Tych, co nam zostało, możemy zrobić takie coś. Obijamy wokół Little Pet Shop i wkładamy. Ja chcecie wiedzieć, jak ja umocowałam właśnie te ubranko, to ja po prostu umocowałam je tak, że wkładam mu tak pod głowę, tak pod szyję, a potem wyciągam. I to jest dobry sposób, żeby to przymocować. I Little Pet Shop w tym tak wygląda. Takie ubranie. Ściągnę mu to. Mam pierwsze ubranie, czyli to. Odłożę je. To też taki cały płatek. On do innego czegoś nam posłuży, ale to już by miało być dla psów, więc zabiorę. Mam tutaj pod ręką psa, żeby może zrobimy, jak to zrobić do psa. I oczywiście będą też nam potrzebne nożyczki, oczywiście. Mam akurat takie. I teraz składamy na pół drugi płatek. I wycinamy z nim takie dziurki. A ja tak umiem akurat wycinać. Jak ktoś tak nie umie wycinać, to może zrobię poradnik o wycinaniu kółek w płatkach, żebyście mogli zrobić potem tak. O, trzeba czasami dłubać. Nie powinna nam powstać dziurka. Ale trzeba trochę namęczyć się i tymczasem muszę to wydłubać. O! Nie będziemy, nie robimy dziury na wylot, tylko wydłubujemy te środka, ale tylko trochę właśnie, żeby tylko taka w jednym miejscu. To nie jest szalony pomysł, bo właśnie to ma być do pet shopów i trzeba to wyciągnąć. Teraz rozdzieramy to tylko tak żeby takie wgłębienie powstało. I zobaczę, co powstało. Bo wymyśliłam to przed chwilą, więc powstało coś dla psa. O, dobrze, zakładam mu to. On jest troszeczkę za mały na to ubranie. Trzeba wziąć większego pet shopa, bo to jest szczeniak. Bo miałam to w zestawie szczeniaki, dlatego to jest szczeniak. I nie pasuje dla niego. Korkodyl jest dorosły. O. Mamy korkodyl.
tyle. Hop. Kolejne ubrania. O. To jak ktoś nie lubi takich rzeczy, że na szyi nie ma, to proponuję właśnie takie coś. Dziurę robimy na wylot, potem wydłubujemy z palcem i robimy dziurę palcem, bo się potem da. I tak wsadzamy na dużego pet shopa, nie na takiego szczeniaka, bo widać mniejsze od krokodyla i to konkretnie widać jest trochę inny. Krokodyl też tak wygląda. To jest krokodyl. Na innych pet shopach też może tak wyglądać. Dobra, ściągamy. Ach, czasami nie chce się ściągnąć, ale wystarczy trochę pomacać i jakoś się ściągnąć. To jest dla tych, co mam takie płatki. Dla tych, co mam te płatki, to zrobię kolejny poradnik. Właśnie, trzeba namoczyć w wodzie ten płatek. Trzeba namoczyć go w wodzie, idę go namoczyć. Trzeba go namoczyć. Rozkładamy go od środka na pół. Tak, żeby było tylko takie coś. A potem rozdzieramy jeszcze bardziej, aż będzie takie. Dodamy tam naszą drugą połowę od tamtego robienia ubrania. Składamy to na pół. Dusimy. Bo to nie jest ubranie. Nie wiem, czy co to ma być. Suszę w rękach, ale lekko. Żeby tak nie było źle. No. Przecinam lekko. To nie będzie ubranie. Już wiem, że to nie jest ubranie. O, nawijam. No, nożyczki. O, pochlapało kamerkę! Sorki, jak to w butę. Spadasz tam. Miałam miskę mokrą obok. A nie, o właśnie od tego. Właśnie wylało się na kamerę. Ale to nic. Ej, nożyczki mi się trochę zablokowały przez to, ale mogę już zwinąć. Mamy też. Rozdzieramy to na pół. Jak ktoś. Zwijamy kawałek, kulkę. I mamy taką poduszkę. Czekamy, aż wyschnie. Poduszka. Aż wyschnie. Trochę dziwna ona jest poduszką. Hop. Została nam poduszka. Muszę wytrzeć kamerę. O, przestała szaleć, bo jest wytarta. O, jak wyschnie, będzie wyglądać lepiej. I mamy już rzecz. Skoro mamy drugi mokry kawałek, to jest robienie na mokro. Bierzemy to. Ja nie używam. Składamy na pół. O, jeszcze chusteczka będzie nam potrzebna. Tego to w następnym poradniku użyję. Bo zapomniałam, że tego drugiego nie moczyć. A już cały moczyłam. Już się coś zablokowało w nożyczkach. O, już się odblokowało, wywaliłam to z nożyczek. Dobra, mamy chusteczkę.
taką. Chusteczki higieniczne chyba każdy ma, więc składamy ją na pół. Jeszcze raz na pół. To będzie jakaś rzecz, mówię. Jakaś rzecz lub ubranie, tego nie wiem. Rozcinamy. Rozcinamy, wiem, że da się podrzeć, ale wtedy podarte będzie nierówne i brzydkie. Więc właśnie przez te zgięcie tniemy. A nie tak dokładnie, tylko tak trochę drżąco. Ja jakoś to umiem. Ładniejszą stronę bierzemy. Tylko taką trochę poszarpaną, taką, która wam się podoba bardziej, tam bierzcie, składajcie na pół, tak. I zostało nam takie coś. To jest taki dywanik, na którym petszopy mogą sobie siedzieć. Lub nic. A ja tymczasem ubiorę moje pet shopy i będzie coś innego. Coś zrobię teraz. Więc pa. Pa.